Cześć tu! Pirat Olek i pirak Tatuś! Siemanko, dzisiaj piracianko. Na razie ostatni odcinek, ale będzie jeszcze jeden. I po tym jeszcze jednym będzie konkursik, bo już mamy tyle powtórek uzbieranych. Nam brakuje jeszcze 11 figurek. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwonek. Dzwoneczek, który nie dzwoni. Nie. Subskrypcję, które ma mieć kolor jaki? Jaki kolor? Subskrypcję fioletową. Nie, no mów poważnie. Fioletowy. Dobra, no subskrypcja ma być na szaro czy na czerwono? Posłuchaj. No słucham. Nie wiem, czy wiecie, YouTube ostatnio wprowadził, nie wiem, tylko podobno dla tych, co subskrybują i mało osób to zna i wie, że jak zasubskrybujecie jakiś kanał, to jest 1% szans, że wtedy wam się zaświeci nagle na tak pół, że będzie tak migać. Ostatnio nakręcaliśmy odcinek ze skrzyneczką i daliśmy mega ciała. Byliśmy nie to informowani. To nasz błąd, przyznajemy się, ale teraz wytłumaczymy. Moneta była schowana tu pod jednym z tych szczypcy, bo to są szczypce potwora. Zaraz Olek zademonstruje, ja będę tłumaczył. Wkładamy tutaj, żeby otworzyć skrzynię, trzeba ułożyć prawidłowy kod, a jak się ułoży zły kod, to wtedy pojawia się potwór. Zaraz nam to zademonstruje Oluś, a jak się ułoży prawidłowy, to wtedy się skrzynia nam otwiera ze skarbami. Olek, czyń honory. Tylko tak, żeby było widać. Proszę bardzo. Poczekaj, otworzymy szczypce i jeszcze potwora, żeby było bardziej strasznie. Dobry. Ale Olusiu, kręć. Musisz tak robić, żeby kręciło się... Pokaż, jaki zanim wciśniesz, bo jak ułożymy kod... O, chyba jest dobrze. No to pokaż najpierw. No, to nie wiem, czy dobrze. Uwaga, i naciskamy... Dobra. Potwór się nam pojawia. A teraz zrobimy z dobrą wersją. Chcesz ty, Olusiu, czy ja? Oluś zemdlał ze strachu, więc ja wam teraz pokażę. Czyli dobra jest oczywiście ułożony kluczyk. I jak wciśniemy, otwiera nam się już skrzynia ze skarbem, gdzie było trzech piratiksów. Okej, jadę dalej. Dzisiaj, kochani mili, otwieramy pułapki razem z armatami. Będziemy z nich strzelać. Ja otwieram, dobra, otwieraj. Później otworzymy drugi stateczek, bo jeden już otworzyliśmy. Na koniec też zobaczymy, czy trafiliśmy jakieś kolejne powtóry i wrzucimy do słoiczka na konkurs, który będzie już wkrótce, pamiętajcie. Olek otwiera pierwszy. Tu można trafić złotą skrzynię. Taką skrzynię, tylko że złotą, a armatę to nie wiem, zaraz zobaczymy. Jest armatka, żeby z niej strzelać potrzebna jest moneta. Jest jeszcze, o i kolejna moneta. Jest kolejna, bo w każdym zestawie jest monetka. Dobra, teraz mamy tak. Olek otwiera, jakiego mamy piratiksa. O, bo to też jest piratiks chyba. To są dwa piratiksy w takim. A, tak. Bo jeden piratiks jest do armatki, a drugi piratiks jest do... A w środku jest. Do środku. Tak, że poczekaj. Ja wiem, jak się otwiera. Dobrze, to otwieramy, wkładam potrzebne z moneta i musimy ułożyć odpowiedni wzór. Ale to pokaż widzom, Olusiu. Pokaż widzom. Ale to musisz tak, żebyś ty widział. Ustaw sobie, pokaż jaki jest i jak ustawiasz. O, widzisz, musi być idealny wzór ustawiony. 5 minutes later. No i jak ci tam idzie? Pokaż, trzeba ułożyć dobry wzór. No zobacz, się otworzyło. Pokaż, jaki ułożyłeś. Tak jest i wypadł nam kurczaczek, że tak powiem. Ma flagę. Flagę możemy zamontować sobie tutaj na tej kryjówce. I mamy, a czy jest moneta, nie wypadła moneta ci do armaty? Nie było monety. A, to są takie w zestawie, rozumiem. Czyli jedna moneta, tylko tu jeszcze załóż. I mamy dwa piratiksy, jedną foczkę i... Tasa, daj monetę. Okej, okay, ale zanim pokażę, nie. Teraz zobaczcie, najpierw kryjóweczkę pokazujesz, to pokazujesz do końca. Z kryjówki też można strzelać, zobaczcie. Ma tu schowek. I jak zrobicie w miarę szybko, to ona wtedy... Brawo, kolejna moneta, dawaj mi. Bierz, sięgaj tamtą i strzelamy. Co? Na końcu będziemy strzelać do wszystkich tych, do wszystkich
Kryjóweczek. Mamy pierwszą kryjówkę. Jadę z drugą. Kurde, nie mogę mamy, a, mamy sześć takich paczek w ogóle. Czyli będziemy mieli sześć kryjóweczek i sześć armatek. Mam nadzieję, że trafi nam się złota. Jadę, Maluniu. Ok. To ty już czyń konory z kryjówką. Otwórz wzór i pokaż jaką. Mamy drugą armatkę. No, na każdym jest inny wzór. Armatki są prawie, że identyczne. Patrzcie. Pokaż jaki. Taki wzór, taki już mam. No, i teraz to musisz ułożyć. Nie wiem. Ty już pokazuj tą armatkę. No, armatki już pokazałem, co mam pokazywać. Potem będziemy, bo tu musisz otworzyć jeszcze Zinxa do tego. Znaczy, nie Zinxa, cały czas się mylę. Piratixa. Jak udało ci się? I co masz? I mamy chyba. A nie, to już żółwia, to też jest powtóra. Później sprawdzimy, co mamy w powtórkach, a co nie. Teraz, Olusiu, otwórz jakiego mamy drugiego Piratixa. Mamy dwie armatki i dwie kryjóweczki i są różne, bo mamy Piratixa takiego, chyba też powtóreczka, czyli tu będzie nam się zbierało na mega konkursik. A ja wam pokażę, bo ja specjalnie zaznaczyłem, te wszystkie mam. Tutaj nie wiem, czy zobaczycie. Wszystkie są kółeczka. Brakuje nam dokładnie 11. 3 złotych i 8 w innych kolorach. To, kochanie, tu masz drugą armatkę. O, gar. A gdzie to się wkłada? No gdzie? No do przodu. Tu. Z przodu. O, Olusiu, nie, to wcale nie jest zabawa. Nie, naprawdę, myślałam, że to się gdzieś jakaś... Dobra. A, Olusiu, bo nie pokazaliśmy w sumie, że jest złota, ale zobaczcie, mamy tą na, że tak powiem, instrukcji, mamy tutaj gold kryjóweczkę, czyli tylko kryjówka jest, armatka nie jest złota. Oczywiście na opakowaniu jest wszystko pokazane, jak się strzela. Ty pytałeś, jak się zdobywa monety. A właśnie, sześć. A one się zdobywa z armat, bo mamy tutaj właśnie sześć tych okazjonalnych monet i je możemy zdobyć w armatkach kryjówkach. Olusiu, czyń honory, otwieraj dalej. Mam nadzieję, że kolejna trzecia. Później poustawiamy je jedną na drugą i zobaczymy, ile Olusiowi uda się ich zestrzelić. Jedziemy z koksikiem. Dobra, nie, nie powtórka w drugim kolorze, ale ciekawe, czy z tej samej drużyny, bo mamy drużynę mieczy i drużynę ośmiornic. W sumie to jest taka, Piratixy to jest taka, taki trójząb, Piratixy to jest taka lepsza podróbka z podzimisów. Znaczy, to nie jest podróbka, to jest zupełnie co innego. Wiesz, podróbka to coś, co udaje to, co było. Czyli to by się nazywało Super Zinxy, ale nie byłyby Super Zinxami, tak? To jest zupełnie co innego. Okej, okay. Dawaj, wyciągaj dalej. Co mamy za ludzika? Mamy tego piratka, strażaka, że tak powiem. Mamy już pięciu, nie wiem, czy on też nie jest powtórą. I jakiego mamy? Jeszcze jednego? A jest z książeczką albo z czymś do jedzenia, nie wiem. I mamy flagi. Tylko pytanie, czy flagi się powinno złote do armat, czy złote flagi do... Mamy tu i mamy tu. Dobra, mamy już trzy. Tak się prezentuje. No, w drugim, ale to też może być inna. Mamy kolejną armatkę. Olusiu, wyrzucaj. A, tu nie załadowałem. I zobaczcie, każdy... O, to jest fajny wzorek, patrzcie. No, pokaż. Taka ryba, taka ost. Ost. I zobaczcie, każda na razie z armatek ma inną broń. A nie, poczekaj, ta jest podobna. A nie, tu jest jakby głowa rekina, a tu głowa kałamarnicy. A tym, co masz? Aha, otwierasz. Pokazywałeś, dobra, pokaż co masz, jakiego Zinxiora, znaczy Piratixa. Ciekawe, czy się nam trafi złoty. Piratix to już jest stary, beznadziejny. Nie, beznadziejny, bo niedługo będzie, niespodzianka. Mamy taką papugę, która jest świnią, się okazało. Ultra rzadki, no nie, to nie jest ultra rzadki. Mamy kolejną kryjóweczkę. I już czwartą, zostały nam jeszcze dwie. Montuję, zobaczcie, kolejna, inny rodzaj broni, trupa czacha. Trupa czacha i jest o to, żeby wiedzieli, która armatka, bo każda kryjówka ma swoją armatkę, która jej broni. I jeszcze trafiliśmy tego Piratixa, którego Olek nie pokazał.
No ale każda jest inna, każdy ma inną broń, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. I każda inną flagę. Zobaczcie, ta ma flagę taką. Powtórka wzorku, ale w drugim kolorze, bo nie mamy w tym. Powtórka wzorku. Okej, okay, otwórz jakiego mamy tam Zinksiora, znaczy Piratixa. Dobra, ty. Piratixa i zaraz zaczynamy strzelanką. No, dawaj. A, jeszcze po strzelanku. Czy przed, statek otwieramy przed strzelankiem, czy po strzelanku? Nie wiem, obojętnie. Pokaż. Flaga, mamy flagę, monety. Gdzie jest to? Mamy tak, w drugim kolorze jest flaga. I mamy boksera. I mamy żmikę. Mamy boksera. Zobacz, już się prawie nie mieszczą tu, trzeba tu zrobić. Tak, mamy boksera. O, mamy boksera, bokser jest na pewno powtórką, bo nie musimy sprawdzać, bo bokserów mieliśmy dwóch. I kolejny inny rodzaj broni do armatki. A co to jest, Olusiu? Tu jest taka bomba zamocowana, którą się wystrzeliwuje, ona jeszcze jak trafi, to wybucha potem. I ostatnia kryjóweczka. I bombowy łuk. Bombowy łuk, zaraz będziemy strzelać monetami. Po oś, ale w drugim kolorze, niestety nie udało nam się trafić złotej kryjówki. No kurczę, czemu? Kolejna armatka. I armatka nowa, żadna armatka się nie powtarza. Żadna armatka się nie powtarza, nic się nie stało. Nic się nie stało, daleko poleciało. I co tam masz? A, tu ja muszę otworzyć. Przypominam, że z tego też można strzelać. Złoty! O, ja chyba się zlękły masz. Można strzelać z monet. DJ Bobo, który pływa na fali. Dobra, mam. Fata, jest złoty, mamy złotego! O nie, czyli trafia powtóra. Czyli trafia do swój. Nie, no dajmy konkurs. No dobra, zastanowisz się jeszcze, tak? Okej, czyli może w następnym odcinku z Piratixami powiemy wam, czy jest to konkurs, czy nie konkurs. A co to mi się tu stało? Się zblokowało. Dobra. Zamontuję. Pierwsza osoba dostaje tylko złotego. Nie, ja myślę, że zrobimy taki konkurs, że będzie jedna nagroda. Wiesz, że to jest w ogóle król piłki nożnej? Kto? No to, pokaż, ja nie wiem, pokazuj. A tutaj ma znanie piłki nożnej i rozbił piłkę. A, hakiem, no może tak być, możemy tak to... Nie hakiem, tylko tym takim swoim protezą, o. Swoją protezą, ale daj pokażę tu po środku. Zobaczcie, o co mu chodziło, niech się ładnie wyostrzy. Czyli mamy powtórę, mamy złote monety. Olek, czy nie, najpierw otwieramy statek, czy najpierw strzelasz? Najpierw strzelasz, zaraz zobaczymy. To odkładamy, bo muszę sprawdzić, co jest powtórką, a co nie, i wrzucamy. I Olek najpierw strzela. Czyli Oluś będzie strzelał tu. Patrzcie, bierzemy monetę, wkładamy ją tu i strzelamy. Zobacz, czekaj, ja tylko pokażę, tak tylko widzą. O, że jest strzelany. Okej, Olek, za każdy strącony wykonuję jakieś zadanie, zobaczymy ile ci się uda, a nie tak, nie, stoją, możesz tak pod... stoją, uwaga, no namierz sobie, no nie w dół, tylko musisz wyżej, nie, tutaj nie strąć, nie rozbijesz, to myślę, że aż takiej siły nie ma, dobra, Olek próbuje, potem możesz następną podnosić, masz 6 strzałów, uwaga, nie trafił, ale tu śmiga ty, druga, monetę bierz. Dobra, uwaga. Olek strzela, czy tym razem trafi? Bum, trafił. Dobra, strzel, tu wyżej. Dobra, ja ci trochę porozumiem. Da radę. Zobaczcie, ledwo co stoją. Olek strzela po raz trzeci. To nie było. No dobra, niech się nie liczy. No to uwaga, Olek. Może strzel wyżej. Podnieś tak ręczkami jak chciałeś, tylko traf. Uwaga. Jo, kamion! Nie, jeszcze masz przynajmniej jedną, musisz stracić, zostały ci 3 strzały. Albo strzel, musisz z 2 minimum. 2 minimum, masz 3 strzały. Uwaga, teraz strzela z mordką merekina. Uwaga, tylko traf. Piu! O. Piu, o prawie! A ja ci teraz oddam. A ja oddaję Wolka. Ej, dawaj. Uwaga, zrób. Oszukuję. Dobra, nieważne. Dobrze, już poprawiłeś, strzelaj. O ta, z bliska, może strzel, wiesz, ale Olek, oszukaniec jesteś. Bo przytrzymujesz, daj kochanie. Daj, bo źle się włożył. Czekaj.
A wiesz co, bo tutaj jest jakaś wada fabryczna chyba. I z tego chyba nie strzelimy. Zobaczcie, coś się źle sprasowało i może być tak, że z tego jeszcze strzelaj z następnej. Ja strzelę z tego. Masz monetę? Ty nie umiesz. No tak. Dawaj, dawaj. Uwaga, Olek strzela. I jak z pistoletu. No, brawo. Teraz tata, daj tata strzeli z tej. Bo ta chyba nie strzela. Ty strzela. Aha, bo to już ostatnie. Zobaczymy, czy działa, czy nie. A jak zaraz nie działa, to poprawimy. O, trzeba to ściąć. Ja to zetnę, a ty już otwieraj już stateczek. Stateczek. To było źle sprasowany, rozgrzany plastik. Poczekaj. Mam nadzieję, że uda mi się to naprawić. O, ty otwieraj, a ja próbuję strzelić. Zobaczymy, czy teraz strzeli. Tak, teraz strzela, czyli usterka naprawiona. Tata stara się trafić jedną. Kamion za dwie trafił, rzucił, ale tak to jest do pyścia. Dobra, mamy kryjóweczki, mamy armateczki, a teraz czas na drugi stateczek. Pierwszy wyglądał tak. Tu jest kolejna specjalna moneta. Otwiera się jego boki, wciskając żagiel, ma te, może te strzelać, właśnie jeszcze ze statku strzelimy kryjóweczki. Ja pierwszy strzelę ze starego, Olek zobaczymy, strzeli z nowego. Uwaga, tata strzela, nie trafi. Oh my god, dobra, teraz ty, daleko jest se? Daj, kochani. Dobra, ja pokazuję stateczek. Ten prezentuje się tak. Zobaczmy, co się dzieje po naciśnięciu żagla. Ma skrzydła, no tak, bo to jest orzeł i może latać, ale może też jeździć. Daleko jest Olusiu, bo Oluś jeszcze szykuje monetę ekskluzywnego Piratixa. No jest moneta. No tak, to. No właśnie, no to co mówisz? No, to jest moneta. Trochę go zakryłem. A ja myślałem, że to moneta. Ale go odkryję. No dobra. No moneta ma już wyjąć. Czekaj. Nie, bo mi utniesz palce. Zaraz uderzysz. Ale czyteski ma ten. Do armatki. Trójząb. Zaraz strzelisz w kryjówkę. Nie. I mamy kolejnego złotego kapitana. Papugę. No, kapitan tu był krab. Za słabo. Ale to, bo to nic źle robisz, bo to trzeba z wody. Uwaga, namierzam. 3, 2, 1. Też nie poszło. Tu wkładamy monetę. Który ci się stateczek bardziej podobał, Olusiu? Bardziej? Ten kraba? Tak. Czy bo na nim jest siedzi ultrarzadki. A, bo na nim siedzi ultrarzadki, a powiem ci szczerze, że mi się podobają te niebieskie skrzydełka. A tutaj coś się blokuje i on, ale ten ma fajnie, bo ma skrzypce. Ten nie skrzypce, tylko szczypce. Okej, okay. To tyle, bo zjedzą nas motyle. A to w ogóle nie sprawdziliśmy, czy działają z tych do armaty. Z tych do armaty. Gdzie, Olusiu, te wszystkie, gdzie, Olusiu, te wszystkie superowskie, odlotowskie rzeczy możemy? Na Bestoys! Bestoys! Wpadajcie do Bestoys, linki macie w opisie, kryjówy superowskie. Co jest fajniejsze w zestawie kryjówek z armatką? Armatka czy kryjóweczka? Moim zdaniem kryjóweczka, bo kryjówką możemy się schować, albo więzienie, bo to może być więzienie dla piratów. A też możemy strzelać z tego. No, kryjówka nie, moim zdaniem kryjówka. Kryjówka była gorsza od armaty, gdyby nie miała tych wzorków do ułożenia. Tych wzorków do ułożenia, do otwierania. Aha, okej, okay, w porządelu. Czyli mamy wszystko. Jeszcze będzie odcinek z Piratixami, gdzie zrobimy konkurs. W tym odcinku, wiesz co będziemy otwierać, Olusiu? Co? Takie ala 10 paki, to się gold paki nazywają, gdzie można trafić wszystkie złote Piratixy. I oprócz tego trafiasz jeszcze inne Piratixy. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Dziękujemy Bestoys. A jakiegoś koła nam brakuje? Zobaczymy już po odcinku, nie chcemy zawracać głowy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Olusiu, dziękuję ci ślicznie za odcineczek. Piąteczka, wam też dziękuję. Trzymajcie się. Nara, pa, hej, pa! Biorę telefon!